część naszej konferencji, w której odbyła się prezentacja. Natomiast teraz przejdziemy do tego punktu, na który pewno wiele osób czeka, czyli do panelu dyskusyjnego. Ja poproszę teraz te osoby, które zasiądą za stołem prezydialnym, czyli przedstawiciela Ministerstwa Środowiska, dyrektora Departamentu Zasobów Wodnych, pana Mateusza Balcerowicza. Zapraszamy do stołu. Przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, panią Ewę Podolarską-Nowak. Przedstawiciela Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pana dyrektora Włodzimierza Wojtaszka. Przedstawiciela Społecznej Akademii Nauk, panią profesor Annę Rogut. Oczywiście pana profesora Macieja Zalewskiego. I przedstawiciela RZGW w Warszawie, dyrektora pana Leszka Bagińskiego. Drodzy Państwo, ponieważ żeby uniknąć zamieszania, bo ten panel dyskusyjny jest zawsze najbardziej dynamicznym elementem dyskusji, ja bym prosił, że te osoby, które będą chciały zabrać głos, żebyście Państwo podnosili rękę. Są dwie panie na sali, które będą dysponowały mikrofonami i Państwo będziecie te mikrofony otrzymywali, chcąc zadać pytanie. Więc zapraszam do dyskusji. Oczywiście ta dyskusja będzie dotyczyła następującej tematyki. Strategia harmonizacji działań dla zrównoważenia rozwoju z Lewi Bielice. I to są takie podpunkty. Poprawa jakości wód zbiornika sojuskiego, poprawa jakości wód z Lewi Bielice i rozwój socjoekonomiczny regionu. Źródła finansowania działań dla organizacji emisji zanieczyszczeń z Lewi Bielice. I tu są podpunkty działania w zakresie presji rolniczej, działania w zakresie presji komunalnej. Trzeci punkt to Bielica jako zlewnia demonstracyjna dla wdrażania dyrektyw wodnych Komisji Europejskiej. To są tematy panelu dyskusyjnego. Zapraszamy do zadawania pytań. Proszę bardzo, czy jeszcze są osoby, które będą chciały zabrać głos na początku dyskusji? To są panie, które będą dysponowały mikrofonami? Tak. Wiem, że było wiele osób chętnych. Jest pierwsza osoba, która chce zadać pytanie. Prosimy bardzo. Wielka Herna, Stowarzyszenie Dolina Bielicy. Przysłuchując się tutaj pani prezentacji pani Ewy Patularskiej, bardzo ciekawej, naświetlającej powiedzmy w dużej mierze wartość potencjału, jaka jest na tym obszarze, to jednak załóżmy, że to miejsce, które mogłoby być największym chyba kołem zamachowym dla tego obszaru, czyli Zalew Sulejowski, jest tak jakoś dziwnie niewidoczny. I to jest bardzo przykre, bo rzeczywiście to nam mówi o sytuacji, w jakiej jesteśmy w tym miejscu odnośnie rzeczywiście, no powiedzmy jakości, czy, bo to jest związane z jakością wody, wód Zalewu Sulejowskiego oczywiście, ale to jest głębszy problem, z którym no powiedzmy chyba okoliczne władze i w ogóle również jednostki, które są odpowiedzialne za stan tego zalewu, no parają się przynajmniej od 20 lat, tak w moim odczuciu tak to wygląda. Ja oczywiście no, dołączam się do tych życzeń, które tutaj padały i jestem wdzięczny w ogóle za to, że taki obiekt jest na tym obszarze i to jest miejsce powiedzmy i czas na to, żeby świętować tą uroczystość. Jest to 40-lecie, ale jak tutaj już padło wcześniej, też chciałbym się spotkać na 50-leciu, 60-leciu tego Zalewu Sulejowskiego, a w tej chwili w moim odczuciu jest dramatyczny moment. I w związku z tym pytanie, bo zwróćmy uwagę, że w zasadzie to od strony naukowej, to ja przynajmniej uważam, że już bardzo dużo wiemy i w moim odczuciu ten kierunek tych działań jest dostatecznie dobrze nakreślony. On się rozwija, bo zauważyłem z prezentacji na prezentację, tutaj załóżmy uszczegóławiają się te wyniki i powiedzmy takie coraz bardziej kierunki, które powinniśmy rozwijać, ale to jest ciągle skala naukowa, doświadczalna, prawda? A teraz korzystając z Państwa obecności tutaj, z grupy, która ma niesłychaną siłę przebicia z pewnością, wszystkie w zasadzie te jednostki są na sali obecne, reprezentowane. Na ile Państwo mogliby pomóc stworzyć podstawy do jakiegoś partnerstwa, które by mogło praktycznie
zmienić tą sytuację w miarę szybko. Oczywiście podstawą to jest udział samorządów, to jest nieuniknione, prawda? Staraliśmy się tutaj, no ja dziękuję serdecznie za to, że możemy uczestniczyć również jako partner w tym projekcie KORO. Staramy się też w jakiś sposób wchodzić na inne tereny od samej źródeł, czyli powiedzmy powiatu zawierciańskiego. Idziemy dalej do góry, bo takie addytywne działanie z pewnością dopiero może przynieść jakiś sensowny rezultat. To jednak brakuje mi pewnego takiego przejścia kroku organizacyjnego i takiego wyjścia naprzeciw i chęci, powiedzmy, wykrzesania ogromnej empatii, ogromnej chęci współdziałania jako, powiedzmy, naszej wspólnej racji stanu, czego, przepraszam, no ja nie czuję, bo nie można starać się załatwić tego problemu, tylko patrząc na swoje najbliższe podwórko i swoje kompetencje, prawda? Trzeba starać się zrobić ten krok do przodu po to, żeby zawiązać jakieś partnerstwo. Tego na tym etapie nie ma. Ja zdaję sobie z tego sprawę, że chyba jakimś elementem jest trudny układ prawno-własnościowy też tego zalewu. Ale jednak, czy można byłoby tutaj na ten temat powiedzieć w miarę możliwości tak, żeby samorządy w jakiś sposób też znalazły tutaj jakieś źródło informacji i przekonanie, że można byłoby wspólnie rzeczywiście zmienić tą sytuację, jaka jest obecnie. Być może dramatycznie mówię, ale mam nadzieję, że no chyba trzeba o tym powiedzieć również i w takiej sytuacji, w dniu dzisiejszym. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. I drodzy Państwo, jeszcze mam taką informację, że osobą prowadzącą tą dyskusję będzie Pani Profesor Anna Jogut. Natomiast ja jeszcze bym Państwa prosił o to, żeby te pytania były doprecyzowane, żeby to nie były wypowiedzi, tylko żeby to było pytanie zadane z sali i żebyśmy również tego czasu przestrzegali, żeby to nie była dyskusja, gdzie Państwo się wypowiadacie, oczywiście my nie zabraniamy tego, ale żeby to było pytanie zadawane. Pani Profesor, Pani będzie prowadziła ten temat, prawda? Zespół pana profesora Zaleskiego,
świadczy o tym, że pewne postępy już są. To, że Pan mówi, że nie ma porozumienia między samorządami, uważam, że to też chyba jest nieprawda, bo pamiętam parę miesięcy temu takie porozumienie między samorządami zostało zawarte. Mieliście Państwo opracować swoją wspólną strategię, gdzie zidentyfikujecie najważniejsze Waszym zdaniem problemy, które w tym obszarze funkcjonują. Bo po to zostały te obszary funkcjonalne w tej strategii wyznaczone, aby właśnie rozwiązywać strategiczne, wspólne problemy szersze niż granice gminy. I dlatego wydaje mi się, że no musicie Państwo opracować i zdecydować, co w tym momencie chcecie Państwo robić. Wtedy my ze strony samorządu województwa będziemy starali się na te propozycje odpowiedzieć i pomóc. Jak bardzo ładnie przeszliśmy do tematu, któremu nasz panel jest poświęcony, dlatego że na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania chcemy porozmawiać troszkę o przyszłości Dariusza Sulejowskiego i chcemy porozmawiać o możliwości stworzenia właśnie takiego zintegrowanego programu łączącego i władze samorządowe, i władze regionalne, i władze krajowe, dzięki któremu Dariusz Sulejowski osiągnie świetność lepszą niż ta, którą osiągnął w przeszłości i prawdopodobnie będzie tym centralnym punktem rozwoju społeczno-ekonomicznego regionu. Jednocześnie mam nadzieję, że wypracowane tutaj rozwiązania będą mogły stać się pewnymi modelowymi rozwiązaniami, które będą mogły być zastosowane w innych polskich zbiornikach, ale jednocześnie będą mogły być znakomitym hitem eksportowym i będziemy mogli nasze know-how również sprzedawać za granicą. A ponieważ do tej pory już o pewnych działaniach mówiliśmy, tutaj słyszeliśmy, że w odniesieniu do zbiornika Sulejowskiego podejmowane są albo już zdefiniowane są pewne działania inwestycyjne, dzięki którym mamy osiągnąć większą czystość wód. Jednocześnie jednak z doświadczeń projektu EKORUK wiemy, że tego typu działania inwestycyjne nie zawsze najkrótszą drogą doprowadzą nas do zdecydowanego zwiększenia jakości wód, jakimi w zbiorniku Sulejowskim dysponujemy. Widzimy, że osiągnięcie najbardziej efektywnego albo osiągnięcie w sposób najbardziej efektywny i najszybszy tego celu, jakim jest podniesienie jakości wód zbiornika Sulejowskiego, wymaga połączenia działań takich twardych inwestycyjnych, o których tu mówiliśmy, ale również tych działań, które związane są z tą filozofią ekohydrologii. Dlatego o rozpoczęcie dyskusji na temat tej zintegrowanej strategii, którą powinniśmy rozwinąć wokół zbiornika Sulejowskiego, chciałabym poprosić profesora Zaleskiego. Dziękuję bardzo, proszę Państwa. Myślę, że powinniśmy się odwołać do teorii podejmowania decyzji, teorii sukcesu i powiedzieć, jakie są dwa kluczowe elementy strategii osiągania sukcesu. Eliminacja zagrożeń i maksymalizacja szans. W tym przypadku tutaj dzisiaj zostały przedstawione pewne elementy systemu generujące zagrożenia dla tego systemu, jednocześnie szanse. Szanse to powinno być tutaj z jednej strony no, uhierarchizowanie tych działań, to właściwie jesteśmy gotowi zrobić, z punktu widzenia koszty efektywności. Tak? To znaczy, żeby po pierwsze hierarchia ważności, żeby nie zająć się marginalnymi rzeczami, nie wydać koszmarnych pieniędzy na rzeczy, które nie zmienią stanu. Natomiast, żeby z tej hierarchii ważności wygenerować działania konkretne. I tutaj myślę, że wracamy do starej tezy Napoleona, żeby wygrać wojnę, trzeba mieć trzy rzeczy. Tak? I tutaj chyba ogromna rola będzie Funduszu Wojewódzkiego, Funduszu Gospodarki Wodnej, dlatego że możemy zaproponować działania, które zmobilizują gminy do aktywnego takiego podejścia. Tak? Jakie to było? No, na przykład jeśli w tej chwili widać, że jeśli nie ograniczymy tych spływów powierzchniowych spór, bo pokazałem przykładowo, jak wielkie ładunki w nich chodzą, to właściwie nie ma sensu bagrować tego zbiornika i podejmować innych działań, bo to będzie marnowanie pieniędzy. System pulsuje, tak? Mamy przy tych wielkich opadach takie ładunki, że jeśli na przykład weźmiemy i zrekultywujemy, to znaczy obniżymy poziom, wybagrujemy te osady, to dwie powodzie mogą przynieść następną warstwę materii organicznej z puli fosforu, co właściwie to będą wyrzucone pieniądze, tak? Czyli to będzie potrzebne, ale dopiero jak zabezpieczymy to. Drugi element, znowu bardzo tani. To jest na przykład to, o czym pani doktor mówiła, usuwanie biomasy. Te rośliny są fantastycznymi filtrami. Pod jednym warunkiem,
że się w zimie je wygasza i zabiera tą biomasę i można z niej na przykład brykiety robić, czy kompost, wszystko jedno. W każdym razie, jeśli zostają w zbiorniku, no to jak gdyby tworzy się recyrkulacja i to, co wychwyciły, na wiosnę znowu dostarczają i podwyższają na ten ładunek, który już nie istnieje, prawda? Czyli dlatego uważam, że musimy wygenerować po pierwsze strategię zatrzymania ładunków zlewni. I tutaj rola funduszu, żeby zorganizować konkurs dla gmin. My dysponujemy danymi, pokażemy, które gminy tworzą największe zagrożenia. Zdjęcia satelitarne są do tego, żeby dokładnie pokazać, kto, gdzie, ile, prawda? I w tym momencie, żeby zmobilizować gminy, żeby to one wystąpiły z wnioskami do funduszu o finanse od tworzenia wysoko aktywnych stref buforowych. My się zajmiemy dostosowaniem tych stref do na przykład warunków biologicznych, bo to wcale nie jest to, bo jednak jest taka specyfika, że no powiedzmy musi być jednak dobrze skarbonizowane z potencjałem. No, niezależnie od tego, na pewno obniżenie, tak jak widzimy, że są lata, gdzie są zakwity duże, mocne, można jutro zacząć wykaszać te rośliny. O ile wiem, maszyna do wykaszania to jest naprawdę bardzo tania sprawa. Tworzy to miejsca pracy, jednocześnie biomasa wykoszona może być wykorzystywana. Prawda? Czyli są pewne działania, które można podjąć natychmiast, pewne, które wymagają pewnego zorganizowania, konkretnie odniesienia do gmin. No i w momencie, kiedy z drugiej strony musimy pamiętać, żeby nie wprowadzać działań, które nawzajem znoszą swoje efekty. Bo jeśli zrobimy stare, tradycyjne podejście, że najprościej jest obniżyć zagrożenie powodziowe, że robimy wielką rynnę przez ten system filtrujący, który jest sąką zbiornika, no, wychwytuje w tej chwili w naszych szacunków nawet 20%. Obniżeniem zlewni 20% to są kolosalne pieniądze, tak? A wystarczy zrobić, przeciąć głęboką rynnę przez same sobie tych trzcinowisk i właściwie to, co wydamy w górze, tu będzie od razu zniesione. Czyli dlatego ten trójdzielny kanał jest takim niezwykle ważnym elementem. Dlaczego? Raczej trzeba się nastawić. No nie to, że wydamy raz kolosalne pieniądze na zrobienie wielkiego kanału, prawda? Bo i tak się naniesiony zostanie za parę lat, tylko właściwie coroczne utrzymanie tych trzech kanałów w takim stanie, który gwarantuje bezpieczeństwo powodziowe Sudanu. Cała rzecz polega na tym, żebyśmy zrobili tutaj, mamy podstawę, na podstawie tych 20 lat na tych badań, żeby po pierwsze hierarchizować działania i tak zrobić, żeby maksymalną koszty, efektywność osiągnąć maksymalnie i przynajmniej się środek finansowy. Można? Proszę Państwa, sądzę, że wymiar prac podjętych wspólnie przez pana profesora i przez NZBW Warszawa jest znacznie większy, jak tylko dotyczący zbiornika Sumieńskiego. Proszę zwrócić uwagę, że te rozwiązania, które były przedstawione dzisiaj, to są praktycznie gotowce. Nic innego nie robić, tylko po prostu to realizować. A przede wszystkim zwracam uwagę, że ta forma redukcji zanieczyszczeń jodelu jest najprostsza, a przede wszystkim najtańsza, najbardziej efektywna. I dziwić się tylko można, że to zagadnienie nie ma wymiaru krajowego jako programu redukcji jodelu, azotanu, fosfora. Dlaczego mówię, że to zagadnienie ma wymiar ponadzbiornikowy, ponadregionalny? Wymiar krajowy, a może i wymiar europejski, dlatego że podobne problemy występują we wszystkich państwach tak zwanego byłego i nie tylko byłego, bo przecież również państwa dawne Europy są dotknięte tym problemem i jeszcze bardziej. Jeżeli rzucimy okiem na mapę i prezentację wyników Telkomu, to tam widzimy wyraźnie, że to jest problem właściwie europejski. I sądzę, że, przepraszam panią profesor, ale wśród nas jak gdyby nie ma tego, do którego powinniśmy to wszystko kierować, prawda? Dlatego, że to wymaga decyzji wysokiego szczebla. Ale żeby to było zgodne z konwencją, to stawiam pytanie, żebyśmy się zastanowili, do kogo to wszystko skierować, a może zrobić jakiś dokument z tej konferencji, udokumentować o te elementy, o których dzisiaj mówiliśmy. Te wszystkie referaty są wspaniałe,
Każdy z nich jest właściwie do publikacji jako wspaniały dokument samodzielny. I na koniec taka sprawa. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że ten wspaniały jubileusz 40-lecia zbiega się z bardzo poważnym europejskim wydarzeniem. Otóż niespełna miesiąc wcześniej, konkretnie 14 listopada, Komisja Europejska skierowała pozew w stosunku do Polski do Parlamentu, do Strasburga, przepraszam, i Polska jest skarżona o dwa zagadnienia, o których tutaj mówimy. Po pierwsze, zanieczyszczenia biogenami pochodzenia rolniczego wód i złe wyznaczenie OSN. A więc, proszę Państwa, tak się złożyło, że mówimy o problemie znacznie większym, jak nam się do tej pory, sądzę, wydawało. Jest to niezwykle ważny problem, który powinien być przedstawiony jako wyniki do właściwych władz odpowiedzialnych za zasoby wód, za ochronę wód, a przede wszystkim za realizację ramowej dyrektywy wodnej. Bo to jest drugi ważny element, że państwo w tych programach, tutaj pan profesor, pan dyrektor, podjęli znacznie wcześniej zagadnienia, których efekt jest teraz najbardziej potrzebny. Bo sądzę, że rozwiązanie tego niezwykle trudnego problemu europejskiego jest tylko możliwe właśnie w ten sposób. Nie wyobrażam sobie, żeby były teraz podejmowane jakieś poważne inwestycje wielomiliardowe. Natomiast te ekotony, to jest właściwie prosta koparka, trocin, których mamy dużo i praktycznie rzecz biorąc możemy w sposób radykalny zmniejszyć te wszystkie zagrożenia. Prezentując 14 listopada materiały dotyczące PLC, czyli bilansowania ładunków biogenów przemieszczanych z obszaru Polski do Bałtyku, też wyliczyliśmy te zanieczyszczenia obszarowe, które absolutnie się pokrywają z tymi wszystkimi zagadnieniami, o których tutaj dzisiaj mówiliśmy. I to jest problem, który też nie wiem do kogo skierować, bo to jest tak, albo Ministerstwo Środowiska, albo Ministerstwo Rolnictwa, a jeśli chodzi o Trybunał Sprawiedliwości, no to do MSZ-u. I to jest, proszę Państwa, coś niezwykle ważnego i sądzę, że gdyby nam się udało stworzyć jakiś dokument z tego tutaj spotkania, poparty autorytetem władz wojewódzkich, samorządowych, administracyjnych, wspaniałymi osiągnięciami naukowymi województwa łódzkiego, do którego powinno dołączyć województwo śląskie, przedstawiciel zabierał przed chwilą głos, i wspólne wystąpienie, wspólny apel o podjęcie wreszcie jakichś konkretnych działań, przy czym jeszcze raz na koniec podkreślam, tanich i najbardziej efektywnych, jeśli chodzi o redukcję zanieczyszczeń. Dziękuję i przepraszam za przybycie wystąpienia. Przepraszam, że nie było konkretnych pytań. Jeśli chodzi jakby o skład dzisiejszego gremium, nie tylko po tej stronie stołu, ale również po tamtej, to ja myślę, że jesteśmy w znakomitym składzie, do którego możemy adresować pewne postulaty. Nie musimy szukać nikogo poza nami, dlatego że, tak jak Pan powiedział, pewne eksperymentalne rozwiązania są wypracowane. Teraz musimy wszyscy wspólnie porozmawiać, przygotowując pewien strategiczny dokument, ale zarówno na poziomie lokalnym, jak i regionalnym, jak i krajowym, dzięki któremu te eksperymentalne rozwiązania będziemy mogli sukcesywnie wdrażać, wykorzystując różne środki finansowe. I oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że program jest ogólnoeuropejski, żeby nie powiedzieć ogólnoświatowy, ale z drugiej strony musimy zdawać sobie sprawę z tego, że jeżeli czegoś na własnym lokalnym terenie nie zaczniemy sami robić, to nikt za nas tego nie zrobi. Jeżeli już mamy pewne rozwiązania do dyspozycji, to teraz akurat mamy znakomitą okazję do tego, żeby nasi goście tutaj, zarówno właśnie z dyrektor Bagiński, jak i pan Mateusz Balcerowicz, reprezentujący Ministerstwo Środowiska, jak i oczywiście pan Włodzimierz Wojtaszek, reprezentujący Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, powiedzieli nam, czy znajdują na przykład jakieś możliwe środki finansowe jeszcze w tym okresie i w nowym okresie programowania, które już dzisiaj moglibyśmy wykorzystać do wdrażania tych drobnych działań i oczywiście w jaki sposób będą mogli dalej wykorzystać
działania na rzecz tej płaszczyzny. Może oddać na nich głos dyrektor Morawskiego. Proszę bardzo. Pan dyrektor Marcelo, z Ministerstwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za wywołanie w takim razie. Znaczy, tu zostało poruszonych bardzo dużo wątków i tak porządkując tą dyskusję. Po pierwsze, jeżeli chodzi o sam projekt, który jest wykonywany w ramach LIFE'a, ten projekt, jak rozumiem, jeszcze trwa i rzeczywiście jest odpowiedzią na dużo pytań, które pojawiają się w toku korespondencji Polska Komisja Europejska dotyczących różnych dyrektyw, tak? Bo to nie jest tylko mowa o dyrektywie ramowej, dyrektywie wodnej, jest tu mowa o dyrektywie azotanowej, o dyrektywie ściekowej. Zostały różne tematy poruszone i włączone w jeden temat, co jest bardzo dobrym pomysłem. Nie było dyrektywy powodziowej, ale też pewnie gdzieś tam w tle jest. Kolejną rzeczą jest fakt, że sam projekt wymaga, rozumiem, zaangażowania zarówno poziomu jednostek samorządu terytorialnego, jak i poziomu wyżej w postaci zarządcy rzeki, czyli tutaj w tym przypadku, czy zbiornika, jest to pan dyrektor Fagiński. Natomiast także wymaga ze względu na finansowanie i ocenę samego projektu zaangażowania władz centralnych. I teraz pytanie w sumie, które pan zadał. No nie jestem w stanie się wypowiadać za resort rolnictwa, tak? Natomiast mogę się wypowiedzieć za to, co dotyczy resortu środowiska, a węziej tego, co dotyczy gospodarki wodnej i tego, czym się zajmuje Departament Zasobów Wodnych. Niezależnie, co by było efektem samego projektu, który już jest realizowany, tego terminu realizacji, to jest do końca przyszłego roku, jak i tego, co jest planowane w ramach strategii województwa, tudzież byłoby planowane na poziomie krajowym, to nie możemy przegapić jednej rzeczy. To znaczy obecnie na zlecenie prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej jest opracowywany, właściwie są opracowane dwa dokumenty. Jeden to jest masterplan do Dorzecza Odry, drugi to jest masterplan do Dorzecza Wisły. My jesteśmy Dorzeczu Wisły. W związku z tym wszelkie działania, które miałyby wpływ na fizyczną charakterystykę wód, bądź na cele środowiskowe dla wód podziemnych czy powierzchniowych, czyli de facto na jakość wody, powinny zostać ocenione w ramach tych opracowań. By mogły zostać ocenione, to już się dzieje, to opracowanie. By mogły zostać ocenione, powinny zostać zgłoszone. Czy tamte projekty zostały zgłoszone? Ja Państwu nie odpowiem, bo tam jest 5,5 tysiąca projektów różnych ocenianych na zlecenie prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Więc to już jest kwestia pytania do właściciela danego projektu, czy dokonał tego zgłoszenia. Ja do tego namawiam. Drugą rzeczą jest fakt, że tylko te projekty, które przejdą przez to sito w postaci oceny w ramach masterplanu, mają szansę do realizacji w następnej perspektywie budżetowej Unii Europejskiej. I tutaj ja akurat jestem w stanie mówić o środkach z programu Infrastruktura i Środowisko, ale proszę mi uwierzyć, że to, co jest oceniane w ramach programu Infrastruktura i Środowisko, ma wprost przełożenie na regionalny program operacyjny. Wtedy zarówno to, co przejdzie, ma szansę i w POIS-u, i w EPO, w zależności od linii demarkacyjnej, jaka zostanie przyjęta, czy to będzie linia kwotowa, zadaniowa, czy jakaś inna. To także jest w trakcie negocjacji, jeszcze, jaka to będzie linia demarkacyjna, ale to jest jakby rzecz wtórna. Najważniejsze jest to, żeby to przeszło tą ocenę. Czy te pomysły, które prezentował pan profesor i państwo paneliści, są słuszne i zasadne? One są odpowiedzią na wiele